Dzień dobry, YouTube. Słuchajcie, dawno mnie nie było na kanale, więc postanowiłem, że nagram dla Was coś, co prawdopodobnie ogląda się na tym kanale najlepiej, to znaczy Dzień Jedzenia. A w związku z tym, że jestem aktualnie w początku swojego okresu minikata, ze względu na to, że apetyt już średnio dopisywał i generalnie myślę, że był to po prostu dobry pomysł na to, żeby takiego minikata zrobić, no to właśnie Dzień Jedzenia z okresu minikata myślę, że będzie bardzo dobrym pomysłem. Jest ciemno, więc oświetlam się lampą. Mam nadzieję, że nie wyglądam jak prześwietlony obraz. A dzisiaj na śniadanie wpada standardowo jajecznica, 4 jajka, 90 bodajże białek jaj, 25 gramów szynki, no i 4 tosty, tym razem pszenne, dlatego że dojadam po ostatnich zawodach Sylwii właśnie tosty pszenne. Tutaj moja suplementacja poranna. No i w zasadzie tak wygląda posiłek pierwszy, czyli nic wyszukanego, ale generalnie jeżeli ktoś szuka czegoś wyszukanego, to pewnie w tym filmie nie znajdzie za bardzo rozwiązania na swoje pytania. Witam Was w kolejnym posiłku, posiłek numer 2. Jest to posiłek nietypowy, normalnie jem z ryż jakiś, czy kaszę, czy coś takiego, ale dzisiaj pójdzie klejk. Klejk ryżowy, tutaj mamy 75 g klejku ryżowego, 80 g mrożonego ananasa i 100 g, przepraszam, takiego oto musu jabłkowego, czyli łącznie 80 g węglowodanów. Do tego oczywiście wejdzie masło orzechowe z Cheat Meal Nutrition. W klejku jest jeszcze taki oto flavor drop. Dzisiaj testuję, bo generalnie miałem po nich problemy troszkę żołądkowe, ale stwierdziłem, że dawno tego nie jadłem, więc może zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo wtedy generalnie był prep i sporo rzeczy leciało, więc gdzieś tam te kichy mogły być obciążone. Tutaj mamy odrobinkę, tam jest 20 chyba gramów czy 30 gramów buraka, papryka czerwona, oczywiście ketchup, bo ketchup to życie, no i oczywiście ketchup roleski, no bo jak może być inaczej. Tutaj mamy 300 gramów mintaja w kostce, czyli 45 gramów białka. I tak wygląda cały ten posiłek, do którego wrzucę sobie jeszcze 500 mg ekstraktu z cynamonu i 200 mg chromu, bo tak leci do każdego posiłku. Raczej prosty posiłek. Aczkolwiek no syty, bo za chyba półtora godziny mam masaż, więc muszę go przetrawić i lecę na masaż, więc widzimy się już pewnie w kolejnym posiłku. Posiłek numer 3, czyli 225 g piersi z indyka. Troszeczkę ogórka kiszonego, troszeczkę papryki, ketchup oczywiście i 100 g kaszy jaglanej. I tak to wygląda. Wróciłem właśnie od fizjoterapeuty i muszę generalnie spinać, żeby się zmieścić z wszystkimi posiłkami. Także widzimy się w posiłku przedtreningowym, a teraz idę jeść. So you're going to stay a little bit fuller too. Yeah, so I think you'll notice a cosmetic effect when you're in shape. I know I do. But David, COVID, isn't there questions about the... Basically, there's so much going on, I'll say, basically, like, with the mitochondria, that you end up running, and I don't know if this is probably speculation, but you're running low on ATP or the conversion. Witam Was w posiłku przedtreningowym. Tutaj normalnie klejk 75 g, 80 g ananasa, 100 g tego samego musu jabłkowego co wcześniej i taki flavor drop orzechowy. Orzechowy ze względu na to, że dorzucam oczywiście najlepsze białko 4Plus Nutrition orzechowe hazelnut, więc pomyślałem, że będzie po prostu dużo bardziej orzechowo. Do tego oczywiście cynamon ekstrakt i chrom, jak to do każdego posiłku z większą ilością węgli. A po treningu mamy tutaj 175 g płatków, zwykłych takich ala squeakowych z Biedronki. W ogóle są moje ulubione płatki, jeżeli chodzi o kwestie polskich płatków.
bo są dużo lepsze od normalnych Nesquików. Można je kupić w Biedronce, tak jak już mówiłem. Nazywają się chyba Hopki czy coś takiego. No i tutaj mam oczywiście Muscle Power Pimp. Zapraszam do używania mojego kodu Dawid_MusclePower. Minus 10% off na wszystkie produkty. A w środku oczywiście izolat również orzechowy, bo z czekoladowymi płatkami orzechowy komponuje się najlepiej. Mieszam to, zbieram się, ogarniam tematy i lecę na siłownię. Chyba nie będę dogrywał treningu ze względu na to, że po prostu dzisiaj mamy dzień jedzenia, a nie dzień trenowania, także już niebawem dogram jakiś ciekawy materiał z treningu. Jeżeli chcecie coś konkretnego zobaczyć, to oczywiście na dole w komentarzach proszę Was o sugestie. Witam Was w ostatnim posiłku. Mamy tutaj 50 g płatków ziemniaczanych, odrobinkę gotowanego buraka, odrobinkę papryki, 180, a w zasadzie 225 g indyka, ketchup, bo ketchup to życie, i kefir, bo ostatnio jak byliśmy na zawodach, to ziomek mój kosu kupił sobie kefir i tak mi zrobił ochotę, że postanowiłem zjeść sobie dzisiaj kefir. Więc tak to wygląda. W zasadzie to dość nietypowo. Chciałem pokazać, jak to wygląda zazwyczaj u mnie, a pokazałem, jak to zazwyczaj nie wygląda, bo dzisiaj miałem same produkty, wszystkie w zasadzie oprócz ryżu. To było spowodowane tym, że ryż mi się skończył. Generalnie ostatnio mam banie na to, że jem ryż z ananasem, z jabłkiem i z mięsem na słodko, więc tak to wygląda. No i co? Podsumowanie zaraz Wam wrzucę. Jutro pewnie dogram jeszcze jakąś pogadankę. I to by było na tyle, bo trzeba iść spać. Trzymajcie się. Dzień dobry, witam Was bodajże na 2 dni od nagrania mojego dnia jedzenia. Jedziemy właśnie do Mikołaja, do mojego masażysty, ze względu na to, że staram się no, 2 razy w tygodniu przynajmniej do niego zawitać, jeżeli ma taką możliwość, ja mam taką możliwość, żebyśmy się zgrali czasowo. No i cóż chciałem Wam powiedzieć, jak widzicie, jest to dzień jedzenia z okresu minikata, dlatego że postanowiliśmy z Adamem, że zrobimy minikata. Głównie było to spowodowane tym, że już po prostu apetyt mi całkowicie siadł. No nie było ochoty jeść i tutaj nie ma też sensu pchać, zresztą też wodę naciągnąłem dość mocno, zacząłem się robić taki po prostu już bardzo glutowaty, nic się nie chciało w ciągu dnia, no i trzeba było po prostu pchnąć sobie ten moment taki troszkę do przodu, nabrać troszkę nowej motywacji, bo wiadomo, że jak ta forma się poprawia z dnia na dzień na tym minikacie, to człowiek też ma taki trochę większy drive do pracy. Włącznie z minikatem zastosowałem również fragment hormonu, którego stosuję pierwszy raz i szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że bardzo dużo wody nam w początku uciekło, czy faktycznie zastosowanie tego hormonu, ale mam wrażenie, że dość fajnie się ta skóra na brzuchu wypłaszczyła. Oczywiście no to jest tak naprawdę niecały tydzień, albo nawet nie, no tydzień chyba, jak jestem na minikacie, więc tutaj to też takie zmiany są, które ciężko przypisać czemukolwiek niż po prostu spadkowi tak naprawdę realnie wody, ale jednak ja jestem bardzo zadowolony i mam wrażenie, że ten hormon, fragment hormonu zdecydowanie działa i na pewno będę go używał w każdym okresie takiego deficytu, czy to przed zawodami, czy też po prostu w momencie, w którym będę gdzieś tam chciał właśnie zrobić takiego minikata. Cięcia nie były jakieś drastyczne, 120 węglowodanów w dni treningowe bodajże i 120 chyba również w nietreningowe. Zostało obcięte odrobinkę tłuszczy, to wyświetlę Wam pewnie gdzieś tutaj, tak żeby było to po prostu widać. Kardio zostało podniesione z
3x25 i 2x35 na 3x35 i 2x45, czyli po 10 minut do sesji. No i to w zasadzie tyle. Chodziło o to właśnie, żeby troszkę ten apetyt przywrócić. Adam powiedział, że to nie będzie minikat jakiś 8-tygodniowy, tylko raczej zdecydowanie krótszy, więc spodziewam się, że teraz, co mamy dzisiaj, czwartek, pewnie w sobotę wyślę Adamowi raport i prawdopodobnie będą dalsze cięcia, z czego będę się, szczerze mówiąc, cieszył, bo nawet teraz, będąc na zawodach właśnie w weekend z Sylwią, Adam napisał, żebym sobie coś zjadł, ale szczerze mówiąc, no nawet jakbym chciał, to bym pewnie nie dał rady, bo no nie ma tego apetytu nadal i szczerze mówiąc, nie chce się jeść, więc no czekam, aż po prostu gdzieś tam mnie przegłodzi. Miewam już takie momenty, że powoli gdzieś tam między posiłkami robię się głodny i gdzieś tam głowa by jadła chętniej, więc to jest fajne. Forma też się poprawia, więc to jest fajne. Jak widzieliście, mój dzień jedzenia, mimo tego, że jest to mini cut, mimo tego, że kalorie są obcięte, no to wciąż jakby w dużą ilość jedzenia jest bogaty, przynajmniej dużą jak dla mnie. Ja wiem, że niektórzy tam myślą, że jedzenie 5-6 tysięcy kalorii codziennie jest super, ale to myślą raczej tylko osoby, które nie jadły tak przez długi okres czasu, bo tego typu urzuty kaloryczne są fajne faktycznie przez 2-3 dni, natomiast jak musicie tak jeść przez okres kilku tygodni, to zaczyna być to naprawdę uciążliwe. Dlatego no ja się cieszę, że to tak wygląda. Ten dzień jedzenia też chciałem, żeby to wyglądało tak, jak wygląda zawsze. No ale wiecie, jak jest w życiu. Okazało się, że w momencie, w którym miałem nagrywać dzień jedzenia, miałem wolniejszy dzień do tego, żeby to zrobić i tak dalej, to oczywiście nie miałem ryżu. A zazwyczaj jem na co dzień głównie ryż, a w zasadzie tylko ryż. Ostatnio w ogóle mam zajawkę na ryż z indykiem na słodko, gdzie dodaję właśnie jabłko, gdzie dodaję ananasa, cynamon, no i jakieś tam warzywka i w ten sposób sobie wcinam, więc no trochę nie pykło, także mniej więcej opowiedziałem teraz, jak wyglądają, bo tak wyglądają w zasadzie 3 posiłki w ciągu mojego dnia, więc mniej więcej opowiedziałem Wam, jak to wygląda, a niestety no na nagraniu to trochę nie siadło, ale ja i tak zawsze w zasadzie te same produkty wcinam, więc są to jakieś tam klejki na bazie właśnie ryżu, ryż, kasza, jak już coś to jaglana, płatki owsiane w niewielkiej ilości, płatki ryżowe, jeżeli chodzi o źródła węglowodanów, czasem wafle ryżowe, czyli generalnie wszystko raczej bazujące na ryżu, na produktach niezbyt mocno przetworzonych. Po treningu oczywiście zawsze wchodzą słodkie płatki, bo dobrze mi się trawią, nie mam po nich żadnych problemów. Też łatwo mi się to po prostu je, bo to jest dobre i nie muszę się przejmować tym, żeby wciskać w siebie nie wiadomo jak dużej ilości jedzenia, bo też płatki słodkie mają to do siebie, że jak się je tak naprawdę pożuje, pogryzie, to robi się z tego naprawdę mała objętość, mimo tego, że jak się wsypie do miseczki, to się wydaje tak dużo. Więc to jest taka rzecz, która mi rzeczywiście robi robotę. No i tak to naprawdę wygląda, jeżeli chodzi o źródła białka, no to u mnie zazwyczaj indyk, w tym momencie kurczaka bardzo rzadko już jem, indyk, jakieś tam czasem ryby, zazwyczaj właśnie mintaj, twarogu bardzo mało, czasem jakieś 100 gramów gdzieś tam wpadnie do omleta, ale staram się z twarogiem uważać, dlatego że no mam ostatnio dość duże problemy skórne, więc uważam, że ten twarog na pewno sprzymierzeńcem w tym wypadku u mnie nie jest. No i co jeszcze? No i w zasadzie odżywka białkowa, izolat, tylko i wyłącznie koncentratów. Z koncentratów całkowicie zrezygnowałem właśnie ze względu na zawartość tych białek mlecznych w większej ilości, cukrów mlecznych w większej ilości. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to u mnie głównie orzechy, mało olei teraz jem, więc głównie jajka i masło migdałowe, ewentualnie masło orzechowe. I tak to wygląda. Ja właśnie dojechałem do mojego fizjo, także będę się z Wami żegnał. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, oczywiście dziękuję bardzo, zachęcam Was do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania i szerowania kanału dalej oczywiście. No i co, widzimy się w następnym materiale, trzymajcie się i cześć.